Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na drugi odcinek z grą Train Station Renovation. Coś takiego, symulator sprzątania na kolei. Tą stacją zajmował się i przebywał w niej stary dziadek. Po jego śmierci zdewastowano ją. Przywróć zasilanie, odnów peron, biuro, schowek i toaletę. Na stacji utknęły również wagony z drewnem, które bez twojej pomocy pozostaną tam jeszcze przez bardzo długi czas. Doprowadzenie stacji do czasów świetności będzie kosztowne, więc staraj się segregować śmieci. Spraw, żeby stary dziadek był dumny. I zaczynamy. Wybieram remontuj. Tak naprawdę chciałem nagrać jeden odcinek jednocześnie z samouczka i z tej gry. Natomiast w momencie tutaj prac na tej mapce, na tej stacji, gra mi wyskoczyła. Ale teraz jakby odpaliłem ją jeszcze raz i już zdążyłem postawić ten kontenerek jeden, więc pokazuje mi postęp, no na razie zero, ale teraz będziemy działać. I wiaderko zdążyłem wrzucić do środka. Okej, trzeba posprzątać, to się pewnie te śmieci pojawiają losowo. W tej chwili akurat wrzuca mi to wszystko do tego kółeczka na dole, mamy kółeczka, gdzie mamy śmieci zmieszane, śmieci segregowane. Tutaj mamy na przykład worki z szkłem. Tutaj jest plastik, więc możemy go sobie też tutaj wrzucić. Super. Okej. Dobra. Mamy tu jakiś... Mam nadzieję, że mi się gra nie wywali, bo trochę tutaj roboty jest do zrobienia. Ale jak widzicie, udało mi się wyjść na chwilę z gry i wejść z powrotem. Już część postępów została zapisana, więc jest tutaj jakaś forma zapisu. Tylko no, najważniejsze, żeby gra się nie zawiesiła, bo jak się zawiesi, to tego zapisu nie będzie. No to oczywiście mamy też okno do naprawienia. Zaraz sobie wejdziemy do środka. Ta ścianka jest gotowa. Tutaj jest jakiś kamień. Więc tutaj mamy więcej jakby takich miejsc, w które możemy postawić kontenery. Mieszany chciałem. Opuść obszar. Ok, jestem za blisko. Dobra. I możemy sobie tutaj te wszystkie takie przedmioty, śmieci, których którymi nie wiadomo co zrobić, wrzucić do tego drugiego kontenera. Proszę bardzo. To jest skrzynka wiadomo, że do plastiku. Chyba tak głupio one się ustawiają. Dobra. Oczywiście tutaj też mamy, powinien być jeszcze na odpady organiczne. Zbieram tutaj co się da, to trzeba zdemontować. Tu jest skrzynka. Cała ta drobnica. Tutaj w prawym dolnym rogu mamy informację, co musimy postawić w danym sektorze. Ta lista się zmienia w zależności, tak jak w House Flipperze, w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, czyli tak jak w House Flipperze mieliśmy podział na pokoje, to tutaj mamy, czy pomieszczenia, to tutaj mamy podział na takie poszczególne sektory. Że ławki, krzesła są potrzebne, tak? Możemy sobie tą ławkę... A, tutaj muszę mieć łom. Ok, rozwalić. Raz, dwa. Teraz sobie ładnie tutaj... Rozumiem, że tu mogę siekierą rozwalić.
A czy to mogę? Też mogę. To też wskakuje do... Okej, okay, wskakuje do tej listy. Zastanawiam się, czy lepiej wrzucać pełne przedmioty, czy lepiej je rozwalać. Chyba jednak za pełne jest więcej, nie wiem. Tak gdybam. O, znowu mamy kamień. I już 15 za nami. I worek. 15% wykonanej roboty. Dobra, zróbmy teraz cały porządek dookoła tego budynku. Tu o czymś jeszcze zapomniałem, dobra. Udało się. O. Co ciekawe, tutaj zobaczcie, pojawił się zielony worek. To oznacza, że zapełnił się między innymi szkłem z okien. A przecież tak naprawdę nie powinno się wyrzucać szyb. Przynajmniej z tego co wiem, tak to jest. Zamówimy sobie też drugi kontenerek na segregowane przedmioty. 1600 trochę to kosztuje. Tego rozwalić nie mogę. Ale mogę to wrzucić, taką beczkę na pewno do środka. I dostanę coś w zamian. Tak, 120 punktów. Tutaj mamy też takie zniszczone trochę ściany. Jakieś stare. Rośliny, pnącza. Graffiti. I już 1/4 pracy za nami. Super. Jakiś kamień, daj kamienia, więc daję ten kamień. Kamyk zielony, może nie jest kamyk zielony. Dobra, pajęczyny są, możemy wejść. Teraz pytanie, czy mogę to zdemontować? Mogę, bo te drzwi są troszeczkę... Zniszczone. Dobra. Jesteśmy w środku. Jest trochę tutaj butelek. Są jakieś skrzynki. Były. W razie mam jeszcze jakieś fundusze, 8000. Potem będę się zastanawiał, co dalej. Mamy pierwszy worek znowu ze szkłem. Te większe przedmioty będę po prostu rozwalał. To chyba jest najlepiej. Dobra.
W miarę się zrobiło czysto. Weźmy, wynieśmy worki. O, 250, ładnie. I worek ze szkłem. Okej. Wypadałoby trochę posprzątać. Kocham Tinę. Dobra. Zostały mi tu jeszcze jakieś pajęczyny. Możemy spróbować udekorować trochę to pomieszczenie. Super. Dobra, zaczynamy od automatu. O, proszę bardzo, też szkło. Połóżmy to tutaj. Trochę tutaj jest przedmiotów. Proszę bardzo, jest automat. Możemy obracać przedmiotami. I stawiam go w tym samym miejscu, w którym był popsuty. Teraz tak, tutaj mamy... Żeby zapamiętać, co tutaj mamy, ławeczki. Potrzebujemy 6 ławeczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Akurat tu jest 5, ale... Trochę worków się pojawiło. Na razie je na środek wrzucę. Ok, możemy w takim razie zakupić te ławki wiśniowe. Ok. Proszę bardzo. Tutaj sobie tak zmienimy. Proszę bardzo. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może przeniosę tą ławkę tutaj, może w to miejsce. Ok. Bo tu potrzebujemy jeszcze maszynę biletową. Myślę, że to będzie dobre miejsce tak na wejściu, żeby tę maszynę biletową kupić. Dekoracje 6, 2 zegary, 3 śmietniki. Maszyna biletowa. Dekoracje. Tu są jakieś kwiatki. Ok. I 2 zegary. Zobaczymy, czy to wystarczy. Najpierw może zaczniemy od tej
Okej. Okay. Bilet tomatu. Kosze. Myślę, że najrozsądniej je umieszczać gdzieś przy ławeczkach. Proszę bardzo. Dwa zegary pod dziewiątką. Jeden zegar zrobimy sobie tutaj. Dokładnie w ogóle zegar wskazuje faktyczną, prawdziwą godzinę. Okay. Pozostają jeszcze kwiatki. Wybór jest spory. Zastanawiam, gdzie może tutaj będzie taka ładna. Ładny kwiat. Siedem. Palemka. I osiem. Tanie, gdzie? Może w tym miejscu. Myślę, że tak. To będzie ładnie. Taki bonsai jakby. Okej, okay, i słuchajcie, 50% i mamy pierwszą gwiazdkę. Super. I nadchodząca nagroda. Ciuchcia. To zobaczymy. Jeszcze pomieszczenie biurowe tam zostało. To jest jakby oddzielny sektor. Teraz się nim zajmiemy. Tylko chcę, wiecie, tutaj posprzątać trochę. Super. 5000. Czy nie za dużo zostało pieniędzy? Jest krzesło, jest biurko. Więc wypadałoby, żeby tu też było krzesło i biurko. Teraz zrobimy. Trzy meble są potrzebne. Woreczek się zapełnił. Na razie postawię to tutaj. Trochę butelek. Dobra, spróbujmy kupić jakieś. Meble. Czy jest to jakieś krzesło, biurko? Są biurka, tylko dość spore. Szukamy jakiegoś małego biurka. Nowoczesne biurko białe. Zobaczmy, co to jest. Nie wiem, zaryzykuję i kupię. Nie, nie chcę ukończyć lewy. A, chcę kupić. Ok. Zobaczmy. Nie, nie jest takie duże. Tylko wypadałoby je obrócić. Czy ono by pasowało w ogóle w to miejsce? Teoretycznie tak. Mamy biureczko. Zachomikowane, ale ok. Może być. Dodatkowo potrzebne jest krzesło. I jeszcze dwa mebelki. Jeden śmietnik. Wyposażenie elektroniczne 3. Cokolwiek to znaczy. Ok. Może, wiecie co? Zrobimy to tak. I tak jest wszystko zniszczone. Trzeba to rozwalić. Siekierą. I
Jest takie biuro zawiadowcy pewnie stacji. Możemy oczywiście naprawić kluczem miastko. Super, możemy włączyć światło nawet. Tylko nie działa. Nie wiem czemu, bo prądu nie ma. Dobra. Już muszę tam coś zrobić z prądem przecież. Także pierwszy próg udało się nam osiągnąć, 50%. Widzę w postępie są takie, jest taka podziałka, która pokazuje dokładnie. Jaki próg musimy osiągnąć. Dobra, to teraz tak. Jakieś dwa rodzaje mebli i elektronika. I jedno krzesło. Są ławki i krzesła. Myślę, że może być jakieś takie bardziej... A niech ma jakieś takie superanckie. Jakiś śmietnik miał być też. I weźmy sobie to i to. Po najmniejszej linii oporu na razie jest krzesło. Tak trochę przekręcę. O, proszę bardzo. Kosz na śmieci. Nie, to jest jakaś szafeczka. Ma sobie ją z tyłu. Miał pod ręką. Kosz na śmieci to jest dwójeczka. Kosz może być pod biurkiem. I zostaje jeszcze taki regał. Na razie to tak wygląda. Było wszystko pod ręką, nie? Jest logiczne? Jest logiczne. Tylko czemu mi nie pokazuje, że jeszcze powinienem... Wyposażenie elektroniczne, 3 sztuki. Gdzie to jest? Wyposażenie elektroniczne. Więc może być to na przykład mały wentylator, może być ekspres do kawy. CB radio się przyda. Niech będzie ten ekspres. To są takie przedmioty. Chciałbym go obrócić, ale coś się opiera. Dobra, wentylator jest. Jest. CB radio jest potrzebne. Musimy się kontaktować dobrze. Tylko nie wiem, gdzie to CB ma przód, gdzie tył, ale... Trochę nie za bardzo, nie? Tak, żeby ładnie tu zwisało wszystko. A oczywiście ekspres do kawy sobie postawimy w tym miejscu. Super. Rozumiem, że biuro jest zrobione. Tutaj też jest wszystko, tu jest wszystko. Co prawda tu jest jeszcze jakaś wolna przestrzeń, ale to jest już do zagospodarowania przez przyszłego zawiadowcę stacji. Tu brakuje nam trochę na peronie pewnych rzeczy. Dokładnie brakuje nam ławek, śmietników, tablic odjazdowych. Tablic odjazdowy, zegar. Dobra. Najpierw ławki, 4 sztuki. Tutaj mogą być takie proste ławeczki. Za 200. No, opiera się. Okay. Jedna ławka, druga ławka, trzecia ławka i czwarta ławka. Dwa śmietniki, tablica odjazdowa.
i zegar. Nowoczesny. Dobra. To teraz tak. Dwa śmietniki. Jeden tutaj, drugi tutaj, może z tej strony. Takie kamienne. Tablice sobie postawimy w tym miejscu. W razie pusta. Druga gwiazdka, nagroda odblokowana, super. No i zegar. Zegar myślę, że trzeba będzie postawić. Nadchodząca nagroda 2000. Jest godzina trzecia. Co ciekawe, ten zegar nie pokazuje prawidłowo godziny, bo te chodzą prawidłowo, jest za 25 trzecia, jak w realu. A ten zegar się po prostu pokazuje godzinę trzecią, nie wiem dlaczego, no ale trudno. Tak jest. Czyli to już mamy zrobione. Kolejny punkt wycieczki. Może torowisko byśmy zrobili, żeby wagony mogły w końcu w przyszłości odjechać. Chyba został mi jakiś worek do wyniesienia. A nie, ja chyba je wyniosłem. Dobra. Tu jeszcze były jakieś kamienie. Jakiś żelbet. Zbrojeniowy. Zobaczmy, czy to torowisko jest w porządku. Nie, ono wygląda w porządku, tylko był ten kamień. To wszystko. Z tej strony obejdziemy. Źle to nie wygląda. Wszystko wygląda w porządku. Tam się kończy tor. Tutaj mamy skrzynkę elektryczną. Teraz się nią zajmiemy. Tylko chcę jeszcze zrobić tu małe co nieco te beczki, tutaj te worki. Rozumiem, że to mogę popsuć. Nie, tego nie zrobię tak, ale to mogę rozwalić. Kółeczka. Już mam 64% roboty wykonanej, czyli grubo za połowę, prawie 2/3. Co ja mogę z tym zrobić? To mogę tylko podnieść, paletę mogę porąbać, ok. Tu oczyścić. Jakaś butelka. Graffiti za chwilę. Dobra. Beczki. Beczki są metalowe, więc można je posegregować. Chyba nie będzie to przeszkadzać. Tak, 120 dostaliśmy. Tu jest jakiś beczka po niebezpiecznych chemikaliach, ale zobaczymy, może też się uda. Aj, nie da rady. Najgorzej, że jak się włoży już, wiecie, przedmiot. To nie można go potem przemieścić, te beczki, które tam leżą. One są już nie do ruszenia. Tu jeszcze jedna beczka, żeby tutaj się uda włożyć. Okay. Bym puścił, podniósł, obrócił. O, pionowo. Nie chcę. Czyli mógłbym ewentualnie opróżnić. Dobra. Chyba niepotrzebnie kupowałem ten drugi kosz, wystarczyło opróżniać, bo jednak kosztuje trochę taki kontener. Okej, okay. To co? To wchodzimy do środka, nie? Pół godziny mi zajęło sprzątanie.
jeszcze pewnie z 10-15 minut też mi zajmie. Ale już 67% jest dobrze. Zdemontuj jak najbardziej. A to jest, słuchajcie, toaleta. W toalecie jest tylko kibelek. Tu jest jeszcze zlew zniszczony. O, proszę bardzo. Możemy to teraz wyrzucić. Tu znowu jest nieprawidłowość, czyli gra nie jest edukacyjna, bo słuchajcie, tutaj mamy szkło, czyli armatura. W każdym razie, no, zlew. I części zlewu nie powinno się wyrzucać do szkła, więc przynajmniej na chwilę obecną. Dobra, zobaczmy, co możemy kupić. Zlew możemy kupić. Możemy kupić na pewno. Słuchajcie, a tu nie ma tutaj żadnego. Czekajcie. Najpierw ten zlew zamontuję tutaj. Czy on zaliczył mi ten zlew, że jest włożony? Słuchajcie, nie widzę nic. Elementy łazienki nie zaliczył, więc ten zlew muszę i tak zdemontować tutaj. Zamontować tutaj. Ejże. Nadal pokazuje mi zero. No, tu są elementy łazienki. Nie trafiłem. Czy muszę kupić to? Dozownik mydła. Suszarkę. Tak naprawdę by się... A, podajnik papieru nie jest potrzebny. Dobra, jak jest suszarka, to nie trzeba. Dobra, czyli ten zlewik niech będzie na zewnątrz. Czy ktoś będzie chciał potem jeszcze jakoś umyć ręce. Nadgorliwie. Zostało mi tylko 2810 dolarów. Nie za dużo. Korzysta ktoś dozownik, ale zlew ma na zewnątrz. Nie, dobra, to zróbmy tak na logikę. Niech będzie zlew z tej strony. Czekajcie. Inaczej. Czy mogę go jakoś gdzieś przenieść? Sobie tutaj postawię, poczekajcie, przeniesiemy trochę tą toaletę bliżej krawędzi, a tutaj będzie dozownik, może być z tej strony, suszarka z tej, a tutaj zlew. O, także po prostu skorzysta z toalety. Może umyć. Dozownik też może być tak. Umyje ręce i wysuszy. Gra? Gra. Gra, dobra. Czy to jest wszystko? Wszystko. Okej, powstało mi jeszcze jedno pomieszczenie. Przetnij kłódkę. Tylko tutaj nie ma nigdzie kłódki żadnej. Naprawione. A, jest faktycznie. To jest jakieś pomieszczenie takie robocze. Stare skrzynki. To nie wiem, co to jest. W razie podniosłem to. Okej, okay, tego to muszę mieć łom, dobra, łomem zrobimy, raz, dwa, trzy. I tu, czekajcie, podniosę to i wyrzucę. I tu były takie regały, zobaczymy.
jak to się nazywało? Meble. To było coś takiego, prawda? Chyba tak, dobra. Kupmy tutaj trzy takie na razie. Okej. I one stały w tym miejscu. Raz. Dwa. Trzy. Uuu, 2000 odblokowane. I od razu weszło mi to na konto, więc super. I tu mamy takie dwa regały z takimi szafkami. Nadchodząca nagroda 3000. Dobrze, możemy to. Znowu śmieci. Ale tu można wzdłuż tego kupować, tylko muszę wiedzieć co. Półka na książki? Nie. Na pewno będzie półka metalowa, garderoba biurowa. Nie ma tu za dużo wyboru. Dobra, kupimy takie same. Są trzy sztuki. Jest tylko takie pomieszczenie, wiecie. Nie wiem, czemu mi tutaj nie zalicza tego. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Dobra. Śmietnik i dwa dekoracje. Dwie dekoracje, śmietnik. Śmietnik taki prosty. I dekoracje. Kwiatki. Zobaczmy coś tutaj na końcu. Funkla może. Takie luksusowe rzeczy. Śmietnik tutaj na wejściu od razu. A, i tu mamy coś takiego. Jak to będzie ładnie wyglądało. Wiem, że to nie przypiął, nie wypiął w tym przypadku, ale... Tu jeszcze zauważyłem pajęczynę. Dobra. Pomieszczenie jest wysprzątane. Wszystko jest w porządku. No smoking. Czyli bez smokingu proszę wchodzić. Okej. 78%. Będziemy działać. Otwarte. Możemy wyrzucić, ale nie wiem. Okej. Włóż bezpieczniki, ale... Ale ja nie mam bezpieczników. Chyba muszę je kupić. Nie, tutaj nie widzę nic takiego. Tu jest coś. Włóż bezpieczniki. Otwórz szafkę i znajdź gniazda znajdujące się w górnej części skrzynki. Włóż dwa bezpieczniki w odpowiednie miejsce. Okej. Jest jakaś zagadka. A, tutaj u góry, dobra. Yes. Pięknie. Nagroda odblokowana, 86%. Teraz co dalej muszę zrobić? Bo już nie wiem. Włącz prąd. Okej. Jakaś wajcha tu gdzieś jest. Dobra, jest, widzę. Jest. Nadal wszystko się pali na czerwono. To jak mam włączyć to oświetlenie dworca? Włączę oświetlenie, to się włączyło. Okej, tutaj mam coś.
Elektryczek, elektryczek, zaraz zobaczymy. Czyżby o to chodziło? Jest. Słuchajcie, 98%. 5 gwiazdek. Czemu nie 100? O czym zapomniałem? Zadanie wykonane. Coś mi się tu nie podoba. Ja muszę mieć 100%. Trzeba poszukać tych brakujących 2%. Czy gdzieś jakiś kamień został? Są jakieś materiały budowlane. Ja tu więcej rzeczy nie widzę, to jest dziwne. Ten skaner mogłem zeskanować, tak? Nic mi tu nie pokazuje ten skaner. Nic. Uff. Co to było? Uff. Tutaj tak dziwnie to wygląda, ale z tym nic zrobić nie mogę. I to jest dziwne. Gdzieś pewnie jakaś butelka została albo coś takiego. Której nie widzę po prostu. Więc pewnie jej nie znajdę już teraz. Zobaczmy sobie jeszcze. Poziom ukończony, postęp 98%. Zobaczmy jeszcze tak. Możemy ewentualnie się jeszcze przejść tak po prostu bezpośrednio. Idziemy stąd. Tu jest czysto. Budynek jest czysty. Możemy wejść do środka. Żadnych pajęczyn nie ma. Wszystko jest wysprzątane. Wszystkie okna. Okay. Są naprawione. Automat działa. Jeszcze zobaczę, czy w tamtych pomieszczeniach trzeba podłogę może umyć. Może coś w ten deseń. Zobaczmy w toalecie. A toaleta jest spoko. A, nie, tu nie ma nic. Ewentualnie tutaj. Tu też wygląda wszystko, że jest czysto.
Coś gdzieś tutaj nie zadziałało. A co tam było? Aha, kup kontener. Nie, kontenera już nie będę kupować. A tutaj musimy wrócić na stację. Coś na torach. A nic nie widzę, żeby coś zostało. No dobrze, trudno. Już nie będę przedłużać. Coś musiało się... Może coś po prostu nie posprzątałem do końca. Albo podłogę, albo gdzieś jakieś graffiti zostało, którego nie widzę. Może ten obrazek trzeba wywalić, tu jakieś skrzynki są. Ale ich też nic z nimi nie zrobię. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Jeżeli ktoś widzi coś, to niech da znać w komentarzu. O czym mogłem zapomnieć? Bo mi się wydaje, że wszystko jest zrobione. Na tip-top. Okej. Dobra. Naciskam. Ukończ. Poziom. No tak. Dziękujemy za zagranie w prolog gry Train Station Renovation, pierwsza praca. Jeśli spodobała Ci się nasza gra, zapraszamy do zakupu pełnej wersji. Do zobaczenia na następnej stacji Renowatorze. Czy jesteśmy renowatorem? No tak to wygląda. Tak wygląda gra o renowacji stacji. Tak mi się zrymowało. Dostaliśmy ten taki mały pociąg. Ciekawe, czy możemy go jakoś użyć. Tu są jakieś skanery, narzędzia, nie wiem o co chodzi. Tu jest wyjście z gry. Tu są twórcy. Możemy kliknąć i zobaczyć, kto tutaj produkuje się. Mamy Polaków. Mamy komputer. I tutaj mamy... Zbuduj pociąg. Mamy tylko jeden pociąg, ale stwórzmy go. Możemy go stworzyć? Okej, stwórz. Jest pociąg P, latająca kamera. Co ciekawe, pojawił się całkiem inny pociąg niż ten, który wygrałem. Okej. Tylko nie w tą stronę jedziesz. Coś odwrotnie działa w ogóle. Dobra. I tak sobie jeździ. Okej, się wykoleił na pewno. No. Resetuj R. Czyli może jechać tylko do tyłu. Możemy sobie zmienić na kamerę w pociągu. Zobaczcie, tak wygląda. Możemy sobie jeździć tą makietą. Ta makieta jest bardzo słabo zrobiona. Nawet jak na makietę, to jest bardzo...
tekstury z niektóre troszkę wkopane w ziemię, niektóre lewitują. Jeszcze praca. Nie też dam przy tej stacji. Kamera gra, prawda? Nie widzę. Latającą kamerę powinien włączyć. Gdzie jest nasz pociąg? Jedzie do tyłu. Się źle spasowały kółka. Gdzieś tutaj się na pewno wykolei. Remont zwolnił mi. Jedź szybciej. C. Na pełnym gazie. Ruszył. Oj, się wykoleił. No niestety. Może do przodu pójdzie. Nie da rady. Okej. Słuchajcie, tak to wygląda. Możemy opuścić to miejsce. Makieta jest dość spora, zobaczcie. Ale to taki dodatek do samej gry. Rozumiem, że będzie można kolekcjonować różne przedmioty i umieszczać na makiecie. Taki pewnie jest celowy zamiar. Dobra, są tu jakieś narzędzia. O co chodzi? Okej, rozwijamy. Czyli mamy jakieś drzewko umiejętności, szybciej można sprzątać. Albo większy zakres tutaj skanowania. No dobrze. To na tyle wszystko. Wszystko co mogłem, to wam pokazałem. Cześć.